Siemanko, robaczki, witajcie na naszym kanale RPGowi Amatorzy, a to my. Witajcie. RPGowi Amatorzy. Ja, głos zaświatów i Krzysztof. I największy amator świata. Amator świata. Amator światów. Światów. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę. W zewie Cthulhu. No i zobaczymy, co dzisiaj ten mój gracz wymyśli. Czy zginie w końcu, czy nie zginie? Czy dojdzie do tego przeciwnika, czy nie? Czy go znajdzie? Niezbadane są wyroki wielkiego przedwiecznego. To co, zaczynamy. Przypomnę trochę tak mniej więcej, o co chodziło. Tak, proszę. A więc twoja przygoda zaczęła się od tego, że zginęła pewna kobieta, aktorka Hanna, z którą miałeś jakby okienną więź, nawiązaliście. No i co? No i dziwna ta śmierć była trochę. Przede wszystkim widziałeś ją później w oknie. No później oczywiście okazało się, że to była jej siostra bliźniaczka i tak dalej. No jednak na końcu samej historii w oknie u Hanny zobaczyłeś dziwnego mężczyznę, który, jak ustaliliśmy, wyglądał jak jakiś rockman, ale wiemy, że wtedy jeszcze rocka nie było jakby, ale to tylko taki opis dla gracza, żebyś... Tłuste włosy, jakieś takie, wiesz, wygląda taki, kurde, wiesz... Morniok straszny, nie? Dziwny. Tak mężczyźni nie wyglądali w tamtych czasach jakby. No i siostra Hanny w jej mieszkaniu oczywiście była z tym mężczyzną. Tak zakończyliśmy historię. Wcześniej dowiedziałeś się jeszcze z gazet starych, z archiwum, tak, na bibliotece, na temat matki Hanny, która zmarła też w dziwnych okolicznościach. O jej ojcu, który siedzi w psychiatryku, którego spotkałeś, dlatego że byłeś odwiedzić swojego przyjaciela, Deacona. No i twoja historia zaczyna się praktycznie w mieszkaniu, gdzie zaobserwowałeś właśnie dziwnego pana. Czy mogłabyś mi powiedzieć coś więcej o tym? Znaczy, bardzo długie bate włosy? Tak, takie prawie do pasa, z tego co tam widzisz przez ten. Wiszą jak jakieś strąki. Jest bardzo chudy, taką ma dziwną nawet postawę, jakby posturę taką przygarbioną lekko, tak jakby ramiona miał wyżej niż powinien, tak jakby chował tą głowę, garbił się, taki dziwny, wygły, jakby go wygło. No tak wygląda, no dziwny gościu. No i siostra Hanny oczywiście w mieszkaniu jest razem z nim. No i dokładnie, ogólnie to widzisz właściwie, jak zasłaniają okno. Ach, zasłaniają okno, tak. Czyli praktycznie nic nie widzę. Teraz już nic. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy światło, czekam, no siedzę sobie na tym, na krzesełku i czekam, kiedy zgaśnie światło. Czy siedzą długo, czy... Bo ty wróciłeś z biblioteki, no, jest godzina 24, praktycznie w prawie, 23, która była. No i chcesz czekać, aż zgaszą światło. Może nie zgaszą światło, ale tak... Może jeszcze odsłonią zasłony, no tak wiesz, no siedzę sobie i tak jeszcze nie chcę. Dobrze, no to... Przyjmijmy, że poczekałeś, aż zgaszą to światło. Dobrze. Była godzina 4 rano. Och, cholera, to sobie posiedziałem. To sobie posiedziałeś. To sobie mam nadzieję, że chociaż drinka jakiegoś miałeś w ręku, a nie tak... Przyszedłem, zostawiłem... Usiadłem i tak siedzę po prostu. Nie, na pewno coś tam sobie wypiłem. Siedzę, nie? Obserwuję. Wiesz, że dojścia miałem, nie? No. Wcześniej. No tak, bo byłeś barmanem, no to wiesz, dojścia masz. Muszę ci pochwalić, w ogóle świetnie wyglądasz. Na serio, no. Gorąco mi w tej czapce. A i może byśmy ci takie z tej brody porobili, takie te warkoczyczki, byś wyglądał jak Cthulhu po prostu. No zobacz, to zamiast tych macek po prostu miałbyś tą... Nie? To zły pomysł? Wybiłaś mnie teraz, miałem już plan działania, no i teraz już nie wiem, co mam robić. Jaki możesz mieć plan działania? Siedzisz na krześle, jest 4 rano... No, idę spać! Okej! Nie, no dobra, już, teraz okej. Okay. No dobrze. Poświeczkowaliśmy. Zgasili światło o 4, no nie wiem, czy wychodzili, czy nie, no nie widziałem już nikogo wychodzącego z bloku, prawda? Nie wiem, czy wstawałeś z fotela i tak dalej, nie? No ale przecież ja siedzę na balkonie, widzę. Bo ja mam, a ty siedzisz na balkonie, no, a nie w domu. No przecież jest już, wiecie, cieplutko. No to jeżeli siedziałeś na balkonie, no to faktycznie widziałeś, jak wychodzili z mieszkania. A wychodzili? Tak. Dobrze. Udali się jak zwykle w stronę centrum, jak wszyscy z tego bloku. Okej. Okay. Jakby twoja strona tego bloku nie istniała i wszyscy chodzą w tamtą. Nikt mnie nie lubi? Znaczy mojej dzielni? Twojej części bloku? Dobra,
Poszli o 4. Dobrze, czyli ja kładę się spać. Dobrze. Kładziesz się spać i budzisz się o godzinie. Masz ustawione, może masz jakąś godzinę, o której chcesz ty wstać, czy tak po prostu śpiszasz błogo? Znaczy wiesz, no niby obowiązków nie mam, ale nie spałem spokojnie. Nie spałem spokojnie, wiesz, nurtują mnie te sprawy, wiesz, próbuję połączyć wątki, no i przede wszystkim, no, cały czas w nocy myślałem udać się do pewnej osoby, która mi na pewno wiele informacji udzieli, nie? Dobrze. Czyli przyjmijmy, że spałeś do rana niespokojnie, więc możliwe, że obudziłeś się jakieś 8, 9. Dobrze, nie będzie 8, około 9. Dobrze. No. Dobrze, więc wstajesz. Dzień piękny. Już świeci słoneczko. Już słychać całe miasto. Zresztą to miasto zawsze słychać, ale już teraz tak bardziej jakby się zmorzyło. Zmogło? Tak. Robię sobie szybko taką kawę, żeby tak, wiesz, dojść do siebie. No bo na 4 godziny spania, tak wiesz, taki jestem. I całkiem ja. Mhm. No. Dobrze. Okej. Okay. Wypijam kawę, ale nie tam jakoś tak, wiesz, nie tam z jakimś takim, wiesz, tą... Z taką przyjemnością. Przyjemnością, po prostu wypiłem kawę, żeby kawy mi się otworzyły, dokładnie. I schodzę na dół. Dobrze. Schodzę na dół i tak patrzę w stronę sklepu. W stronę sklepu pani Warren Lee. Pani Warren Lee, aby odczekać moment, gdzie będzie jak najmniej klientów. Praktycznie, żeby nikogo nie było. To bardzo ciężkie, bo tam wiecznie ktoś się kręci, nie? Pani Warren Bee to troszeczkę taki, może nie plociuch, ale wiesz, ona z każdym pogada, tam każdy do niej idzie pogadać, jak ktoś idzie na zakupy, to tak. Stoi 40 minut, dobrze, wiesz. Owszem, no ale czekam, żeby było jak najmniej osób i wtedy zagadam ją, że chciałbym z nią troszeczkę prywatnie porozmawiać. No myślę, że najważniejszą informacją dla ciebie będzie to, że wyszła stamtąd pani Henderson. Poszła do domu, jakby pani Henderson jest ta nieciekawa plotkara, nie? Trochę. No z tą też, ona tam, z tą później porozmawiam. O, okej. Okay. To Hendersonowa darła się, nie? Że ta z kościoła wystąpiła, to tego, że... Nie, nie, z kościoła, że wystąpiła, to jakieś babki plotkowały sobie w kawiarni. Aha, no to było w tej kawiarni, tak, racja. Ona to mówiła, że ją odwiedzali mężczyźni, różni z Europy. No, no. Dobrze. Odczekałem moment, że akurat, żeby naprawdę było bardzo mało osób. Podchodzę do pani Warren Bee. No pani Warren Bee już teraz wyszła przez sklep zamiata. Ogarnia sobie przed sklepem. No to ja podchodzę teraz do niej. Dzień dobry. O! Dzień dobry pani Strong. No pani sąsiadko, no jestem mile zaskoczony. Ale czym? Była pani na jakimś urlopie wypoczynkowym, na jakimś spa, coś tego? Zrobiła pani coś? Ja? No, wygląda pani od no, kupę lat młodziej niż ostatnim razem pani. Jaki wariat! Pani Warren Bee, no jestem pełen zachwytu pani urodą dzisiejszą, no naprawdę? No ale pan jest... O, wchodzi pan już, bo ja szczotą przywalę, to... No pani Warren Bee, no jakbym śmiał żartować z tak pięknej osoby, no nie coś niesamowitego, naprawdę. Pan to zawsze taki miły jest, aż nie wiem jak zareagować. O, proszę, proszę, co podać? I gramoli się tam za tą swoją ladę w tym sklepie. Tak jak mówiłam, w sklepie jest wszystko po prostu, od gwoździa po owoce, po gazety, no wszystko tu jest po prostu. Wiadro możesz kupić, szczotkę do oczyszczenia szmaty, dobrze. Ale i jedzonko. Kochaniutka, no potrzebowałbym kawy, herbatę i parę informacji od pani. Parę informacji, ale nie wiem, czy ja mam takie informacje, jakie by pan sobie potrzebował mieć. Pani Warren Bee, jest dla mnie pani najbardziej obstukaną osobą w tym samym osiedlu. Dlatego przyszedłem do pani. Dlatego przyszedłem do pani. Pani Warren Bee. Czy wiedziała pani o tym, że ta Hanna, która nie żyje, że ona miała siostrę? No tak. Bardzo często tutaj przychodziła. Pani Abigail. No teraz tak. A czy siostra też kupowała u pani?
Czasami tak. Robiła zakupy dla Hanny na przykład rano, jak szła do niej. I rozmawiałyście razem? No, kilka razy tylko tam. Mówiła, że parę razy tak w nastroju złym była, to później się dowiedziałam, że rozwiodła się. Ach, okej. Nie wiem dlaczego. Taki miała zły humor. Znaczy wiem, dlaczego miała zły humor, nie wiem, dlaczego się rozwiodła oczywiście. No to tyle wiem o tej jej siostrze. I że kiedyś w jakiejś fabryce pracowała chemicznej chyba, czy coś. A ja wiem, że się o martwych, o nieżywych ludziach źle nie powinno. Ty widzisz, że ona tak wygląda? Cały czas tak, wiesz, gada z tą, ale tak niespokojnie, jakby na coś czekała, wiesz, co chwilę tam zerka za siebie. Odwracał się, stało się coś, pani Burębi? Nie, no, czekam na gazety, jeszcze ci mi nie dowieziono. No zawsze nad samym ranem, a tutaj dzisiaj jeszcze nie ma i nie wiem co, no, to niepoważni ci gazeciarze, no. Ach. Teraz, jak to powiedziała, podjeżdża auto, taka półciężarówka, i wychodzi z niej dwóch mężczyzn i niosą faktycznie gazety takie zasznurkowane. Kilka takich, wiesz, bali tych gazet. I wnoszą do sklepu, rzucają jej tutaj pod ladę, tak jak zawsze, tam, żeby sobie już sama po swojemu ten przeprosili. Okazało się, że był dodruk. W sensie dodruk jakichś artykułów. I przez to dzisiaj wszystko później po prostu poszło, nie? Tak. Że też są do tyłu z robotą i tak dalej. No i wyszli sobie, nie? No i ona zaczyna sobie rozpakowywać, ale i gada jakby z tobą, nie? No to ja tylko tyle wiem o tej siostrze. No za dużo to nie wiem, no. Ale, ale o co chodzi? No ja wiem, że się może o nieżywych i o martwych źle nie mówi. A co by pani powiedziała o tej Hanie? Co pani o niej sądziła w ogóle? No to bardzo miła to była kobieta. Taka uczynna, dobra była. Zawsze te bilety przyniosła nam tu wszystkim. No przecież nie musiała. A to ja z mężem byłam w teatrze. Nigdy już tu do teatru nie chodziliśmy. A dzięki pani Hanie to, no to czasami szliśmy. I, wie pan, no tak fajnie. Trochę do tych wyższych sfer iść z tymi ludźmi jakby. Także nie mogę złego słowa powiedzieć na nią. No a z kolei pani Henderson tak się bardzo nieciekawie o niej wypowiada. Och. Bo ona dała kosza synowi pani Henderson. Ach, to ten z tym piwem? On do niej cholewki smażył, a ona smalił, a ona nic. Ach, okej. Okay. Rozumiem. Dlatego ona taka zła jest na nią. No i co tam ktoś do niej przyszedł, to pani Henderson od razu myślała, że to może jakiś kochanek albo coś. A przecież to jest aktorka. To i menedżer do niej przyszedł, to i to ją goście odwiedzili, to przecież przyjaciółkę miała, która też u niej często bardzo była. Jak ona się nazywała? Och, jeju, stara jestem już. A tam pani opowiada. Burns, Linda, Lindsay, och. Wie pan, stara jestem, Lindsay Burns. O matko bosko! No niech pan zobaczy gazetę. Co się stało? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I podaję ci gazetę. Aha. Daję ci gazetę? No dam ci, no. Masz. A nie, to też ci nie mogę dać. Daję ci gazetę, w której na pierwszej stronie jest informacja wielkimi literami, że ciało Hany zostało ukradzione z kostnicy. Oczywiście policja prosi wszystkich, którzy mogli mieć jakiekolwiek informacje o zgłoszenie się. No i tak jak w przypadku jej matki, obiecują, że nie podejmą żadnych kroków, jeżeli porywacz zwłok odda te zwłoki po prostu. Że puszczą go wolno, byle tylko je oddał. No, przeglądam to. Ale jeszcze mam pani Warrenby, proszę mi powiedzieć. O, biedne dziecko, no tak, no. A pan wie, że jej matkę też porwali ze skostnicy? No, może sobie pan to wyobrazić, jaka tragedia? Jak ta Abigail teraz, no matka, nigdy nie znaleziono zwłok, a teraz jeszcze siostra. Teraz w tym momencie się już upewniam, a to jednak tak, to jednak matkę tej porwali, dobrze, to teraz no nie tak za dobrze przecież. Nie, przepraszam emocji, źle się wyraziłem, chodzi mi do, moje informacje się teraz potwierdziły.
Panie Warrenby, a ty... Co pani sądzi o tym detektywie? W ogóle to... Kto w ogóle powiadomił? Policję, detektywa, że Hanna nie żyje? No mi to się wydaje, że siostra musiała powiadomić. On bardzo dobrze żył z nimi. On tam i od śmierci matki i odwiedzał i to, bo on tam już był wtedy tym detektywem, wie pan? Jak jej matka zginęła. Więc on miał kontakt z tymi dziewczynkami cały czas. Więc ja to się wcale nie dziwię, że jak Abigail znalazła ciało siostry, no to najpierw zadzwoniła do detektywa zamiast na policję. No skoro go znała. Tu nie ma co układać jakichś teorii spiskowych, bo to no, wszyscy znają detektywa Maxwella, no przecież to jest złoty człowiek. Ile odznaczeń, ile on dobrego dla miasta zrobił, ilu bandziorów posłał za kraty. To bardzo dobry człowiek, bardzo dobry. Ja nie mogę o nim złego słowa powiedzieć. I zawsze jeszcze na piwki zostaje, jak robi zakupy. Zostawia. To taka aluzja do mnie, czy jak? Nie, no po prostu tak go mówię. Został dolco. Dało mi do zrozumienia? Nie, no po prostu wiesz, oceniła go, skoro daje na piwki, a normalnie się nie daje na piwku. W sklepie chyba, nie? Więc fajnie, dobry z niego człowiek, rozumiesz? Taki prima sort. Dokładnie. Dobrze. Nie no, to dziękuję ślicznie. I kurde, również cię ruszam, idę do Hendersonowej. No, dobra. Jak już jestem na wybiegu, to już lecę do Hendersonowej. Dobra. Wiem, gdzie Henderson, pani Henderson mieszka? W którym tym? Tak, wiesz. Dobrze. Zresztą tam są napisy na drzwiach, nie? A, to ostatnio. Dobra, pukam do pani Henderson. Są drzwi pani Henderson. Widzisz, że drzwi są ozdobione obrazkami Matki Boskiej. Jakieś tam, wiesz, takie... Dewocjonalia trochę wystawa jakby na tych drzwiach. Słyszysz kroki. Otwierają się drzwi. Staje przed tobą pani Henderson. Lekko zmarszczona. Usta ma takie, z tych takich, wiesz... Ściągniętych delikatnie. Może nie tak mocno, ale tak, wiesz... Cienkie ma te usta takie, wiesz, taka trochę zmierzła jakby. Złośliwa, widać. O, pan Strong. Uszanowanie. Co się stało? Chciałbym chwileczkę z panią porozmawiać, pani Henderson, jeżeli pozwoli pani. Ale nic się nie stało. Nie, nic się nie stało. A no to proszę wejść. Akurat sama jestem, proszę wejść. Znaczy, może ci się stało. Gazetę właśnie przywieźli do pani Warrenby. O, i co się stało? Mam gazetę, chce pani zobaczyć? I kładę tą gazetę, zobaczy pani, co się stało. Niesamowite. Wyobraża sobie ta historia się powtarza. Pan wie, że jej matkę też porwano właśnie z kostnicy? No właśnie słyszałem. Obiło mi się to uszy, ale nie byłem pewny, że to akurat... Może to i ta sama osoba, co? Możliwe. Wiedziałam, że ktoś ją zabił. Na pewno ją ktoś zabił. Dlatego przyszedłem do pani się poinformować, bo pani jest dla mnie takim detektywem. Pani to się zna na sztuce. Proszę wejść. Już zaparzam herbatkę. O, dobrze. Widzisz, że ona aż dostała po prostu takiego, wiesz... Powera, nie? Tak. Zaraz ci opowie wszystko, co wiesz, o co chodzi. A to był moim celem. Tak. Poszła, zrobiła herbatkę, przyniosła herbatkę, jakieś ciastka na talerzu, posadziła cię. W jej domu tak na wszystkich wersalkach leżą takie serwetki jakby tam u góry, wiesz, tak, o co chodzi. Tak. Na radiu serwetka, wszędzie, no tak starodawnie bardzo. Kot jakiś chodzi. Śmierdzi czosnkiem w tym domu dosyć mocno. To chodzi wampirom na pewno. Tak, wampierze w Nowym Jorku. No i siada. Wie pan, ona tutaj dużo ludzi zapraszała. To nie była dobrze prowadząca się kobieta? Ja nic nie chcę mówić, bo ona zmarła. Ale ona to się dobrze nie prowadziła. Tylu mężczyzn tu przychodziło i ten taki dziwny. Jeden to taki dziwny, jak sam diabeł wyglądał. Ten z tymi długimi włosami? Tak. No wczoraj też tutaj był, widziała pani. A jakby pan się spytał duchownego Majka, on by już panu powiedział o nim. To demon jest chodzący. A, szanowna pani Henderson, a kim jest ten duchowny Majk? To jest tutaj nasz ksiądz? No tak. Ach, cholera. Oj, pan chyba nie był w kościele dawno, co? No wie pani, no pracowałem te całe wieczory, całe... No ale teraz to się chyba zmieni. No oczywiście, pani Henderson, teraz to będę chyba co niedzielę w kościele, nie? Kłamliwy kutasiarzy.
Henderson, no opowiada pani jeszcze. Co pani jeszcze tam... Duchowny Mike mówi, że ona i jej siostra już dawno temu odeszły z kościoła. Ale najpierw to odeszła ich matka z ojcem. Przystąpili do jakiejś sekty. Diabelskiej sekty. A gdzie jest w ogóle jej ojciec? Nie wie pani przypadkiem? No jak, gdzie? No w psychiatryku siedzi. Aha. Mówią, że zwariował i szatańskie słowa powtarza. Ochol, lender jasinisty, co pani nie powie? Ponoć jakaś lekarka, która go leczyła, oszalała. Tak jej do głowy jakieś zaklęcia nawbijał, klątwy. Oszalała i skończyła w tym samym psychiatryku. To już nie są żarty? Nie, to już nie są żarty, no. Pani Henderson. Nie, w żadnym wypadku. Jak się kto od Boga odwraca, to właśnie tak kończy. Dlatego nie wolno się od Boga odwracać. Jestem tego samego zdania. Ale... Pani Henderson, a co pani sądzi o tym detektywie, co pana synka złapał za te piwo? Ten cholernik. Straszny wódz. I mówią, że... Kiedyś to plotka taka chodziła, że on to i martwe kobiety, wie pan, no, kontakt miał z takimi. Kiedyś złapał takich przestępców seksualnych, to mówili właśnie to. A skąd pani to wie? No w gazetach pisało. Aha. No i on też do tej sekty należy. No trochę mnie zdziwiło, że śmierć tu nagle, a on się jako pierwszy pojawił. Ja to bym się nie zdziwiła, jak to on by te zwłoki porywał, bo przecież przy sprawie jej matki też pracował. A może, wie pan, no ładne kobiety, to sobie wziął do domu, żeby sobie poużywać na takich. Obrzydlistwo, Sodoma i Gomora po prostu. Takich to od razu do piekła powinni wsadzać. Czy słyszała pani, jak to się stało, że odkryli... Kto w ogóle powiadał mu tego detektywa, że Hanna nie żyje? No Abigail. Ach, ona, tak? A dlaczego akurat detektywa, a nie policję? Przecież to normalnie policję się wzywa, nie detektywa. Pewnie dlatego, że oni z tej samej sekty są. Przyjaźnią się, no to wie pan. Może chciała ominąć prawo. Ale nie weszło. A do kogo by pan zadzwonił? Jak nie do przyjaciela, jakby morderstwo było na policję, raczej do przyjaciela. Ja tak uważam. Dla mnie to nie jest dobry człowiek. Z Bogiem nie trzyma, to mnie to w ogóle nie interesuje, że on przestępców łapie. Ty do kościoła nie chodzi? Nie, no on do tej sekty należy razem z nimi. Skubaniec. Tak, to taki nowy kościół, czy nowy. No, w porównaniu do naszego, bardzo nowy. A to normalnie jakieś spotykają się gdzieś? Oczywiście, że tak. A to pani wie o tym? No, wszyscy wiedzą. A ja nie wiem. No, bo pan pracował, pewnie do kościoła nie chodził, to pan nie wie, jak duchowny Mike nieraz odradzał ludziom, by przystępowali do tego kościoła, że to oszustwo jest, to szatan tam mieszka, nic dobrego. A Holender, a pani Henderson, a może pani wiecie tym, gdzie oni się spotykają, w jakim kościele, cośkolwiek? Orientuje się pani? Kiedyś duchowny Mike mówił, ale ja nie pamiętam, bo a ja w ogóle nawet bym nie poszła w tamte okolice. Jakbym wiedziała, mijałabym z daleka, no bo to szatan tu w jednym miejscu nie siedzi, tam na pewno ziemia i wkoło skażona. Ja bym się bała o duszę moją i duszę mojej rodziny, no bo to kto wie, co by we mnie wstąpiło. No. Z daleka trzeba od takich miejsc. Tak, to prawda. To prawda. A wtedy w nocy, jak umarła ta Hanna, słyszałam, mówiła pani, jakaś dyskoteka tutaj była, jakaś gruba impreza, tańczyli? No, muzyki nie słyszałam. Bez muzyki? Ale tupali tam ludzie. Tupali. Ktoś biegł, ktoś chodził, ktoś skoczył kilka razy. Nienormalni, no. No kto to widział w nocy? Ja już nie mówię. Można się spotkać, nawet można zrobić takie przyjęcie małe w domu, czy no bo to była aktorka. No ale żeby tak się zachowywać jak bydło? No i jeszcze o tej godzinie, prawda? No, nie, to... I to nie pierwszy raz tak było. A to częściej takie coś było? Tak. Spokoju miałam trochę, jak była w tej Europie na tym turnę. Nie było jej kilka miesięcy. Spokój był. No siostra czasami przyszła do domu, tutaj coś ogarnęła pewnie.
I tyle, ale jak wróciła, to znowu się zaczęło. Schadzki nocne, te jakieś dziwni mężczyźni tutaj przyjeżdżali. Jeden to w ogóle mówił po francusku chyba, albo po włosku, nie wiem. Nie znam się, ale mąż mówił, że to właśnie francuski albo włoski jest. Mhm. Czyli pewnie poznawała tam jakiś amantów i tu przyjeżdżali do niej. No możliwe, możliwe. No nic, no przepraszam najmocniej, że pani przeszkodziłem, pani Henderson, no ale wychodziłem z założenia, żeby... A pan to tak dla siebie prywatnie chce wiedzieć, czy... No zainteresowało mnie to troszeczkę, powiem pani szczerze. No w ogóle taki zbieg okoliczności. Widziała pani gazetę, teraz najpierw matka, teraz córka. Ja mówię, no jedyna osoba, która mi o tym wszystkim powie, to będzie pani Henderson. Ona o wszystko wie. To jest dla mnie najmądrzejsza osoba tutaj na osiedlu. Ona na pewno mi to wszystko powie. Dlatego, że... Bo ja się interesuję, żeby tutaj, wie pan, porządek coś złego się nie działo. Dokładnie, dokładnie. To jakby pan tak bardzo już szukał, to pan może jeszcze pogadać z tym menedżerem całym. A ten to dopiero wyskokowiec. A wie pani może, jak on się nazywa? Wiem, bo on mieszka koło mojego syna. Ach. On się nazywa Vernon Blake. I to wcale nie jest dobry człowiek. Ciągle kochanki miewa. Mój syn już mi opowiadał, jak tam co chwilę, co jedna to młodsza przychodziła. Skubaniec, i tu no. Kiedyś tak się kłócili, że aż przed blokiem, tu było słychać, tak się kłócił z Haną. A o co się kłócili, nie wie pani? A o co? O pieniądze. A kto komu był winny? On jej? No czy... chyba on jej, bo ona bardzo krzyczała. Ale on też nie był dłużny, też bardzo na nią krzyczał. Mhm. Rozumiem. Ciasteczko proszę zjeść, świeżutkie. Nie, no kochaniutka, już nie będę pani fatygował. No naprawdę, dziękuję. No tyle mi pani rzeczy powiedziała, że naprawdę, no dziękuję ślicznie. I co robisz? Wstaję i idę. Teraz idę do domu, napić się kawy. Idziesz do domu, napić tej prawdziwej kawy. To do widzenia. Uszanowanie. Jak coś, to ja nic nie mówiłam. Ale sąsiadko, ja nigdy u pani nie byłem, jakby coś, nie? Dobrze. No, jeszcze raz dziękuję ślicznie. Przepraszam za patygę. Jakbyś coś pan dowiedział, to proszę mi przekazać. Będzie pani pierwszą, której to powiem. Dobrze, to czekam w takim razie z niecierpliwością. Do zobaczenia. No i zamknęła drzwi za tobą. No. Okej. Okay. Schodzisz na dół. Idziesz do domu. No. No. Co robisz dalej? No to już kurczę, będzie trochę koło 11-12 praktycznie, nie? Tak, tu postałeś, tu posiedziałeś, no. To co? Przebieram się. A nie, nie mogę do tego, do przyjaciela jechać. Do Dikona, bo tam jego żona jest w tej godzinie no. Zawsze, nie? Cholera. Czy masz plan? Nie no, w tym wypadku to sobie się pije kawę, nie? No to i tak za wcześnie, żeby iść do tego. Albo coś jakieś śniadanie obiad sobie majstruje, nie? Okej, okay, czyli pijesz sobie kawkę, zjadłeś sobie śniadanko. Poczekałeś, bo chcesz odwiedzić kolegę w psychiatryku, tak? Zakładzie nie, no już nie czekałem, zjadłem i idę w kierunku kościoła. A, do kościoła idziesz? No. Dobrze. Kościół jest bardzo niedaleko. Można powiedzieć, że jak wychodzisz z tego budynku, tak jak w stronę miasta, skręcasz w prawo, idziesz prosto jakieś, wiem, może 5-10 minut i jest kościół. Ten wasz jakby tutaj, nie? No. Kościół to taki budynek. Jeszcze połowo drewniano, połowo ceglany. Połowo. Pół drewniany, pół ceglany. Dosyć skromnie tutaj jest. Ziemia jest taka dosyć spora wkoło tego kościoła. Kościół nie jest też za duży. Nie ma ogrodzenia. Z taką działką po prostu, stojącą wolno, nie? Taki skromny kościółek. Jacyś chłopcy tam grabią trawę. Przed tym. No bo co ty do jednego z nich? No jest taki mały chłopiec, pyzaty, biegowaty. Grabi. Ojca Majka widziałeś gdzieś, przyjacielu? W kościele jest. Kazanie pisze. Aha. Na zachrystii. Dzięki. No to dzięki. No to udaje się na zachrystię.
to musisz przejść właśnie przez ten kościół cały. Musisz przez kościół przejść? Musisz. Nie ma jakiegoś głośnego wejścia? Dobrze. Więc przechodzisz przez ten kościół. Przed ołtarzem są jedne drzwi właśnie w lewo i tam jakby ta zachrystia. Znaczy jest otwarta, widzisz mężczyznę, który jest za biurkiem, więc oceniasz, że to czego szukasz. No to pukam. Proszę wejść. Niech będzie pochwalony. Nie będzie pochwalony. Ojcze, przychodzę tak z taką... z paroma pytaniami do ojca. Rozmawiałem dzisiaj z panią Henderson. O, tak, pani Henderson. Tak, i właśnie ona mi powiedziała, że... sąsiadka jej, ta pani Forwell, słyszał pani o jej śmierci? Tak, słyszałem. Ojcze. No i że podobno ona do jakiegoś coś tam innego kościoła należała. No, ona należała do tego kościoła wschodzącego słońca. Kościół wschodzącego słońca, tak się nazywa to? Mhm. Kościół wschodzącego słońca, dobrze. Nie słyszał pan? Nie no. Od kilkunastu lat bardzo się rozrosli jakby. Dużo wiernych zmieniło wiarę. Na wiarę w słońce. A ojciec coś wie na ten temat? Co to za wiara? Co to w ogóle? No wierzą w słońce, wie pan, no spotykają się wcześniej rano, modlą się. To nie jest nic groźnego, no to po prostu od kolejna wiara, no. Czasy się zmieniają, to i nowe kościoły powstają. Ludzie mają potrzebę zmiany, każdy szuka czegoś dla siebie, ja tam nie mam pretensji. A w jakie dni oni mają te swoje spotkania, te swoje nabożeństwa, cośkolwiek wie ojciec? No, rano codziennie. Ojciec. Ksiądz. Ojciec. Nie przypominam sobie synu twojej matki. Ojciec. Ojcze, przepraszam. Ojcze święty. Ojcze święty. Jakie dni tam się spotkałem jeszcze raz? Bo... No we wszystkie dni. A codziennie? Codziennie chyba, tylko w niedzielę właśnie mają wolne. Mają dzień odpoczynku chyba od modlitw. O której godzinie coś się... Oj, rano, wcześnie rano. Ale to przypadł, no mi, żeby się tutaj wprowadził w innym kościele? Nie, ale nie w żadnym wypadku, to po prostu wiem od pani Henderson, że jest pan poinformowany, że ksiądz jest poinformowany na ten temat, nie? Dlatego... Ja nie chcę zmienić wiary, w żadnym wypadku. Ja w ogóle teraz straciłem pracę, także będę teraz w niedzielę do kościoła raczej przychodził, nie? No, to bardzo dobrze, zapraszamy w takim razie. Wiernych nigdy dość. Tak. No nic, no... Przepraszam najmocniej, proszę o wybaczenie, już nie przeszkadzam. Życzę miłego dnia. Proszę bardzo. Niech Bóg ma ojca w swojej opiece. Do zobaczenia na mszy. I tak dalej. Pożegnam cię, pobłogosławił. Krzyż na drogę. Krzyż na drogę, nie przychodź więcej. Tak. Dobra. Idę do Dikona. Idziesz do Dikona. Czy jadę? Muszę dojechać jednak, nie? Nie, do Dikona na nóżkach ten śmigasz, nie? To na komisariat musiałeś jechać. Do biblioteki, tak. Tu jest wszystko nieopodal. Dobrze. Szpital psychiatryczny, kościół słońca, wszystko tu jest. O, Dikon siedzi już na ławeczce. Widzisz, że żegna się z żoną, z dziećmi. No tak, stanąłem jeszcze z boczku, żeby... Ja nie przypadam za nią, nie lubię jej, co? Nie, no lubisz ją. Tak? Tak, no więc się, wiesz, przyjaciółmi jakby w trójkę, nie? No to po prostu, wiesz, może zaczął dziwne rzeczy gadać, no to pierwsze, co to zadzwoniła po lekarza, no każdy by tak, kurde, zrobił, nie? Dobrze, no to no, podchodzę. No, cześć, Chrissy. O, cześć. Przywitałem się z nią. No. Dzieciaczki. Dzieciaczki.
No, no do ciebie wujek mówią, nie? Także aha, wiesz, to jest taka dosyć bliska znajomość między wami wszystkimi, nie? Mhm, okej, okay, bo ja byłem przekonany, że nie lubię jej. Nie, to ty tak wbiłeś do głowy, bo zadzwoniła po lekarza. Aha, dobrze. Mówiłem sobie, jak zwykle. Dobra. Jak zwykle. Co u ciebie? Też straciłeś pracę, słyszałam. A no takie czasy, powiem ci szczerze, Krystyna, także... Załatwiłam dzikiemu pracę w dokach, może też byś chciał. No mówił ostatnio, że właśnie ten. Ale na kuter ja pływać nie umiem. A wiesz jak to? Tu trzeba wciągnąć, tu trzeba wciągnąć linę. No ty to ani, ty to rodziny nie masz, więc też aż takiego bardzo zapotrzebowania pewnie na pracę nie masz, jak my. A jak nie mam rodziny, to jak zginę na kucze, to nic się nie stanie. Nie, chodzi o to, że nie wiesz, tak bardzo nie masz ciśnienia na pracę. Kurze się nie stanie. Nikt po tobie nie zapłacze. Znaczy wiesz, Krystyno, no muszę coś poszukać, no teraz jeszcze miałem na czynsz, no ale kurczę. Za 2 miesiące już będę trochę inaczej cień kopiał, nie? No to mógłbyś się też do tych tam zgłosić, do tych doków, chyba że znajdziesz coś innego, nie? Ale byś się szła, byście razem pracowali, pilnowałbyś go trochę. Przecież to dorosły jest to cena do pilnowania. No widzisz, dorosły jest, a jednak się tu znalazł. No tak to bywa, no. Ja uciekam. Muszę dzieci odwieźć do mamy i muszę do pracy. Pracuję sobie dorywczo. Pilnuję dzieci u jednej kobiety. No dobrze, no. Miłego dnia, nie? Pożegnaliście się wszyscy tego, no i ona dobrze poszła z dzieciakami, nie? I co tam się dowiedziałeś? Kochany, jak ci powiem, to spadniesz z tej ławki. Jak ja ci coś powiem, to też spadniesz z tej ławki. Słucham cię. Przyszła wczoraj pielęgniarka i powiedziała mu, że jego córka nie żyje. I zaczął inaczej gadać. Ale tylko przez jakiś czas. Jak zaczął inaczej gadać? W sensie zaczął gadać jak normalny człowiek. Powiedział... Czyli on wszystko słyszy, jak ja koło niego ten tygodniu po prostu... Nie wiem, lekarze chyba, tak mi się wydaje, że olali to po prostu. Bo później wrócił dalej do swojej starej śpiewki, nie? I znowu się jakby zamknął. Może to jakiś aktorzyna marny, co? No nie wiem, albo taki szowling to wywołało, że córka nie żyje. Kazał im pilnować zło, bo zwłoki porwą. No właśnie, chciałem ci powiedzieć, patrz gazetę, masz gazetę, czytaj. Patrz, kurwa, jasnowidz zjebany. No widzisz. Ty, to musi być jakaś grubsza sprawa. Zobacz, zgadzają się daty, nie wiem czy wiesz. 4 umarła żona, znaczy matka Hany, 4 kwietnia 1903 roku. I ona też. 5 kwietnia 1903 roku zostały porwane zwłoki. I tu też. Hana wczoraj umarła, dzisiaj są porwane zwłoki z prosektorium. Czujesz to? To wczoraj. Dzisiaj w nocy były porwane. Tak, no nocy, przepraszam, no. Przepraszam. Ty, to jest jakaś grubsza akcja. To jest grubsza akcja. To jest grubsza akcja. I wiem już teraz na 98%, że jednak te bliźniaczki są właśnie... No teraz już sam też wiesz, no. Nie byłem do końca przekonany, nie? Miały 12 lat w momencie, kiedy matka umarła. Zostały zabrane przez siostrę ojca pod opiekę, jak temu odtumaniło się. Ty, a jak matka zginęła? Ty, no nie pisało nic w gazecie. Nie pisało nic w gazecie, jak wiesz, jakąś śmiercią, czy naturalną, czy ten. Albo po prostu nie zwróciłem na to uwagi, może przeoczyłem, wiesz? No to się robi ciekawie. No i w ogóle muszę ci powiedzieć, że wiesz, to ta Hana się podobno trochę nieciekawie prowadziła z tego, co wiem. Jakieś schadzki, jakieś tego... No to co, nie widziałeś? No kurwa, no to będziesz... Kiedy miałem widzieć, to będziesz jak boki ciągle stałem? Tyś w robocie zapierdzielałem, lałem ci.
lałem drinki gościom. Jakiś tam, kurczę, do jakiegoś tego, jakiejś sekty należą. Już się dowiedziałem, nazywa się sekta jakaś, Kościół Wschodzącego Słońca. Biło ci coś o uszy? Słyszałeś o tym? No my do tego należymy. No to znaczy kto? No ja z Chrissy. Żartujesz. Jaka to sekta? No to co ty, stary? Pierdolisz sekta... teraz. Poważnie mówisz? No pewnie, że tak. To ja się tu dowiaduję, że coś tego... A ty kurczę... Wyglądasz na sekciarza? Wyznawca słońca się znalazł, kurwa Inek. No wiesz, jedni wierzą w faceta chodzącego po wodzie, a inni w słońce. Raczej w słońce bardziej lepiej jest uwierzyć, jednak słońce jest. Widzisz te słońce? Widzisz. A widziałeś Boga chodzącego po wodzie? Nie widziałeś. A widziałeś kogoś, kto chodzi po wodzie? Też nie widziałeś. A czy odniosłeś wrażenie, że mnie to interesuje? No tak, no ale no widzisz, no śmiejesz się z mojej wiary. No ja wolę wierzyć w coś, co mam dowód, że istnieje. No i co? Dajesz ten, składki i co, modli się do słońca? Jakie składki? To nie idą do kościoła, mogę się pozbolić do słońca, do siebie. Ale ja składek nie płacę. To po co tam chodzisz? No to jest nasz kościół. No i co wy tam robicie? No, modlimy się. Tak? Do słońca? No do słońca. Ty jesteś pojebany, gościu. No dlatego tu siedzę. No teraz już wiem chyba dlaczego. Nie, słuchaj, wiara jak każda inna, ale wiesz, i wsparcie lepsze, i ludzie milsi, i nie ma zawiści przede wszystkim, no i nie ma tego, że właśnie... Składeczki na kościół, sprzątanie kościółka, chodzenie z tacą, zbieranie pieniędzy, nie ma czegoś takiego. I kiedy macie te swoje rytuały? No, co rano, o 7:00. Dzień w dzień? Mm. To teraz będziesz pokarany przez słońce, bo nie byłeś dawno. Nie nabijaj się z wiary. To, że tobie jej brakuje, to nie znaczy, że wszystkim musi. Ale powiem ci, że nigdy już nie widziałem tam tej twojej aktorki. A jak wygląda wasz ten książulek? Emmet? Jak się nazywa? Emmet? Emmet. Emmet Duke. Emmet Duke. Niektórzy mogliby powiedzieć, że wygląda dziwnie. Taki chudy z długimi włosami? No, taki trochę przygarbiony. No ale co, no... Na wielu misjach był i w Afryce, i wszędzie, no wiesz. Poznał świat, nie musi wyglądać jak my wszyscy. No właśnie światowy bardzo, człowiek jest. No bardzo przebywa często właśnie u Hany w domu. No jeżeli mówi, że ona należała do kogoś, to pewnie wspiera. Jak zmarła moja teściowa, to do nas też przychodził. To nam przynosili jedzenie, to nawet się zebrali wszyscy, żeby nam pomóc przez ten pogrzeb i tak dalej, nie? Nic nie płaciliśmy. Mówić, to dobra społeczność jest, to wcale nie jest, wiesz. Katolicy to nie są dobrzy ludzie. Kiedy wychodzisz, mi powiedz? Pojutrze. Pojutrze. To nie jutro? Nie, pojutrze. No za 3 dni miał wyjść, nie? Ale już 2 dni minęły, nie? Nie, jeden dzień minął. No, ale mówię, pojutrze. Ale nigdy nie słyszałem, żeby jakaś aktorka tam chodziła. Przecież bym wiedział, wiesz, aktorka to jednak sensacja trochę, nie? Przyjechać po ciebie? Nie no, idzie przecież blisko mam. Taksówką podjedziemy sobie. Teraz... Czekaj, no to jeszcze posiedziałem z nim tam troszeczkę, tam wiesz, pochwaliliśmy się, pogadaliśmy. No. No i co, zbieram się stamtąd, dobrze. Tak? Zawijasz się. Jest godzina 14, 15. Okej. Okay. No. Chciałbym do tego detektywa się udać. Do jego domu, czy...? Nie, no 14, no to jest chyba gdzieś na komisariacie przypuszczam, co? No zależy, czy ma zmianę, nie? No ale teraz jak już te zwłoki porwali, to pewnie na 24 będą siedzieli, nie? Przypuszczam, że tak. Czyli na komisariat zbijesz. Dobrze, idę na komisariat. No to jedziesz taksówką? Jadę taksówką. Dobra. Pod
komisariatem, dziennikarzy, tysiąc. A znowu cała masa, no raczej się nie dostanę. To nie pomyślane to było z mojej strony, nie? On przemawia właśnie, stoi na schodach. Kończy przemawiać właściwie. Zostawia dziennikarzy, wiesz, z milionem pytań. Podchodzi po prostu, tak jakby, wiesz, powiedział to, co chciał. Koniec. Żadnych więcej pytań. On zawarł wszystko jakby w swojej wypowiedzi. Widzi, że kiedy podchodzisz, to on już dziękuję. Oni tam jeszcze krzyczą za nim, ale panie komendant, panie detektywie, bababa, i tam wiesz, że on już wszedł do komisariatu. Dobrze, no to ja się udaję na komisariat. Dobrze. Na recepcji nikt nie stoi, wszyscy widzisz, że zapierdol mają po prostu straszne. Każdy biega, gdzieś dzwoni, coś tutaj, coś krzyczy, wiesz, zamęt straszny na tym się dzieje po prostu. Tablica informacyjna, gdzie jakie biura są, jest? Mhm. No to... Obczajesz jego biuro. Obczajesz jest na parterze. Jakby za tą całą recepcją tam z tyłu są drzwi. W kształcie w całym budynku są drzwi, jakby biura porobione, no i tam jedne z nich to jego właśnie, nie? No, pukam tam. Dobrze. Wejść! Otwieram drzwi. Dzień dobry, panie detektywie. Dzień dobry. Panie Maxwell. Znajdzie pan dla mnie 2 minuty czasu? Ja wiem, że teraz jest rozcholernie. Proszę wejść. Co się dzieje dzisiaj? Że będę miał minutę odpoczynku. Co tam się stało? Panie detektywie, no właśnie, no nurtuje mnie ta sprawa. No wie pan, no Hanna była moją sąsiadką. No mieszkaliśmy naprzeciwko nas, no, no wspaniała kobieta była. Oj, była. Czy znałem panią tak prywatnie też, czy...? No znałem ją, od dziecka praktycznie. Ją i jej siostrę. Jak pan już pewnie zdążył przeczytać w gazetach, no to... Powiedzmy, że historia się powtarza. Jej matka też zginęła, a później zwłoki zostały, znaczy zginęła, zmarła. A jak zmarła matka? Też naturalnie, śmiercią naturalną, tak jak Hanna, czy...? No tak, po prostu zmarła. I też porwano zwłoki. Teraz nawet się zastanawiamy, czy to może nie jakaś trucizna, której, nie wiem, nie da się wykryć albo coś, bo... Pismaki już piszą, że to jakaś zaplanowana akcja. Dość chyba długoterminowa musiałaby być. Widzimy, wie pan, no ten sam dzień, ten sam sposób. Zwłoki porwano. Widział pan coś może? Nie no, to, nie panie detektywie, no nurtuje mnie ta sprawa. No gdyż no, zobaczyłem pana. Kto pana poinformował o śmierci Hanny? No siostra. Dlaczego akurat pana, nie policja ogólnie, tylko pana? Przecież to kobieta jest, przerażona była, do kogo miała zadzwonić? Zadzwoniła do kogoś, kogo zna, tak? Ja jednak całe życie doglądałem, jak się czują, jak się chowają dziewczyny pod opieką ciotki. A nie jest to normalne, że w momencie, kiedy jakiejś śmierci, czegośkolwiek, dzwoni się na policję, a nie do znanej osoby? Może i to jest normalne, ale no... No nie wiem, no tak zareagowano, co mogę zrobić? Nie wiem, no pytam się po prostu, no bo zobaczyłem pana, nagle pojawiła się dopiero po jakimś czasie policja. Przerażona kobieta szuka raczej jakiegoś oparcia, bezpieczeństwa w takich chwilach. Więc nawet mnie to nie dziwi, że zadzwoniła do mnie. Strasznie ją to wstrząsnęło. Była załamana po prostu. No, to były bliźniaczki, wie pan, więź miały. Ale czy ja mógłbym wiedzieć? Po co panu takie informacje? No to wszystkie informacje, które panu powiedziałem, można przeczytać dzisiaj w gazetach. Niby coś pan wie. Co ja wiem? Mieszkałem naprzeciwko. No podobała mi się bardzo. Nie miałem okazji jej zagadać, no. Ani możliwości wystartowania do niej, no bo była fajna babka. Z drugiej strony, no. No chyba nawet nie chciałaby na mnie spojrzeć, no ale no, trochę wstrząsnęłaby śmierci, nie? No i nagle... No jak nas wszystkich. No, zdrowa, fajna babka, nagle taka nagła śmierć, no i jeszcze porwanie tych zwłok i powtarza się sytuacja sprzed
nie wiem tam iluś tam lat, gdzie gdyż... No ale widzi pan, no ja nic nie mogę, no badamy cały czas tą sprawę, no ale obawiam się, że to będzie bardzo podobnie jak w przypadku jej matki, chociaż mamy trochę więcej środków w tym momencie do ścigania takich ludzi, ale no i tak nikt nic nie wie. Jak się tam ta sytuacja zakończyła? Znaleźliście kiedykolwiek to ciało, cośkolwiek, nic? Nie, no nigdy nie zostało znalezione. Kompletnie się ślad urwał? Nie. To jest praktycznie jedyna moja sprawa, której nie zakończyłem i czuję, że właśnie nadchodzi ta druga. I żadnych podejrzeń? Kto coś, no tam nie wiem, był jakiś tam podejrzany, którego musiał pan przeprosić? Jakiś podejrzany, jakiś hobo, ten, ale to nie on, to taki portowy pijaczek, on tutaj chodzi, stary dziadzie do dziś tu łazi po porcie. Jednooki John na niego mówią. Ale on niewinny był. Tak myśleliśmy, bo podobno bardzo często stawał pod oknami w ich domu. Więc no, sąsiedzi nas poinformowali, no to od razu go chwyciliśmy. Ale to nie on. Nie, to dobry, dobry człowiek był. Jest. No ten, czy badaliście już krew, cośkolwiek, jakieś ślady na truciznę, czy... Tak szczerze mówiąc, to nie zdążyliśmy za bardzo nic zrobić. Nie, nie zdążyliście, rozumiem. Już ciało zostało porwane. Czyli ani sekcji zwłok, ani nic jeszcze nie zdążyliście zrobić? Nie. Czyli nie zrobiliście nic? Nie zrobiliśmy nic. No też mieliśmy kilka innych przypadków, które były pilniejsze do zdiagnozowania, jednak śmierć naturalna to śmierć naturalna, więc czekała na swoją kolej po prostu. Tak, rozumiem. No nic, no jeszcze raz przepraszam najmocniej za fatygę. Proszę wybaczyć, że przeczytałem. I przyszedł pan tutaj tak tylko z ciekawości. Tak, no nurtuje mnie ta sprawa, no bo taka fajna babka i nagle bum. No, ludzie umierają, jak to się mówi. No. Oczywiście teraz powstaną teorie spiskowe, ale... No wcale się nie dziwię. Sam się nie dziwię. One zawsze były, są i będą. No to co, no, miłego dnia jeszcze raz, przepraszam najmocniej, no po prostu no, nie mogę się pogodzić z tą sytuacją. Taka fajna babka, no i już jej nie ma i jednak nie dostanę nigdy szansy. A no, szansę to zawsze trzeba wykorzystać jak najszybciej. No, żeby pan wiedział, żeby pan wiedział. Nic. Do widzenia. Miłego dnia życzę. Wzajemnie. Wychodząc z komisariatu, widzisz tego mężczyznę w długich włosach, mija cię i wchodzi na komisariat. Wyszedłeś. No to ja tak cofam się, żeby zobaczyć, gdzie idzie. Idzie do biura Maxwella. Aha. Czyli możliwe, że detektyw też jest w klubie wschodzącego słońca. Znają się? Albo coś innego ich łączy. No dobra, no ale no nie mogę stanąć pod drzwiami, nie mogę podsłuchiwać, nie? No bo... Nie, no tam jest za dużo policjantów, dokładnie, nie? No. Wiesz, możesz spróbować, nie? No, nie no, skroją mnie zaraz, proszę cię. No dobra, co robisz? Chociaż ja wiem, no tak. Mm. Idę w kierunku tego biura, zamknął drzwi za sobą, tam gościu. Zamknął. No, czy tak, jest coś obok, na ścianach, koło niego, koło tych drzwi? No jest plakietka jego, nie? Wisi. I na drzwiach jest, i na ścianie. Tam jest jakiś wykres, mapa jest Nowego Jorku. No to studiuję mapę. Czy słyszę coś? Masz nasłuchiwanie? A, zaraz. Nasłuchiwanie... Mam! No to rzuć sobie na połowę, no bo to jest gwarno, parno, duszno. Masz! Weszło? Weszło, jest połowa. Cholera jest. Jest, 35. Więc słyszysz, że zdobyłem wszystkie potrzebne rzeczy i wszystko jest przygotowane. Uszykuję. Okej. Mam przygotowane wszystkie rzeczy. Uszykują. Dobra. Dobra.
to wychodzę sobie grzecznie. Mhm. Odchodzę sobie na bok komisariatu i czekam, aż długo włosy wyjdzie. No, minęło dobre 20 minut, wychodzi. Dobrze. Reporterzy dalej się tej kłębią, nie? Tak jest gwarno. No, zaczynam go śledzić. Ale tak, wiesz, tak naprawdę na odległość, że... No to dajesz na ukrywanko. No, on jest jednak wyróżniający się, jego nie trudno, no, wiesz. No, ale śledzenie, ukrywanie? Ile masz tam śledzenia w nawiasie? Zaraz. Nie ma śledzenia. No to jest ukrywanie, nie? Tropienie. O, tropienie jest, przepraszam. A tropienie? O kurczę, 10% marnie. A ukrywanie się? Ukrywanie się 20. No to rzucaj na, najpierw na ukrywanie, no. Nie. Nie weszło ci. Nie weszło mi ukrywanie. Więc idziesz bezczelnie, praktycznie za nim, można powiedzieć, tak jakieś 5 metrów. Ale może mi wyjdzie tropienie. No to teraz tropienie, no czy... Bierze ze szczęścia. Kurde, biorę ze szczęścia. Dobra. 13. Biorę ze szczęścia. To bardzo dobrze się składa. Bo teraz to już rzucasz na szczęście. Czy cię nie od... Czy cię nie skumasz, że za nim idziesz? Jest, 21. Ale jest dobra. Idziesz za nim te 5-10 metrów za nim. Tak, dobrze. Kropisz go grubo. No czy wiesz, on niby... się nie orientuje, bo dość sporo ludzi chodzi. Jak na twoje szczęście, dość sporo ludzi maszeruje razem z wami. Ja to mam szczęście. Ty to masz szczęście. Mm. Znaczy, dosyć długo go tropisz, tak? No, no idę, wiesz. No, to dosyć długo szliście, bo praktycznie doszliście już do kościoła twojego, też tego waszego. Minęliście psychiatrę twojego kolegi. Okej. Okay. I jeszcze jakieś 5 minut zanim szedłeś i skierował się w stronę jakiegoś budynku, dość sporego, no jest większy niż wasz kościół. Jest betonowy. Wszędzie są symbole słońca namalowane lub na witrażach są porobione. No i tam wszedł. Tylko że ten budynek to jest taki, że to jest duży budynek, a obok jest jakby jeszcze dobudówka. Taka dobudówka, co wygląda jakby to może były jakieś salki dla wierzących, albo może jakieś pomieszczenia mieszkalne. Takie jest dobudowany, taki długi, prosty prostokąt. Długi, prosty prostokąt. Prosty prostokąt, dobrze. Prosty ważne. Prostokąt to był. Czy ten kościół jest otwarty? Tak, tak, jest otwarty na oścież. Ale on nie wszedł do kościoła? On wszedł do kościoła. Aha. No nie, no, wiesz. No ja idę do tego kościoła. Dobra. Wchodzę tam do środka. Słuchaj. Rzuć no mi tutaj kostkami, tak żebyś ty nie widział, a ja widziała. Tutaj za to mi rzuć. Dobra. Teraz jeszcze powiedz mi, ile masz szczęścia? 37. Dobra. Okej. Okay. Chodzisz do kościoła. Wchodzę do kościoła. Kościół jest bardzo ładny. Wygląda dość bogato. Na pewno lepiej niż ten wasz. Dużo złotych obrazów wisi. Słońce, jacyś ludzie modlący się do słońca na tych obrazach. Kiedy wchodzisz przez drzwi, gościu łapie cię za szyję od tyłu. Śledziłeś mnie. Po co? Co robisz? No on jest chudzielec, nie? No chudzielec. Czy potrafię jakoś... Może nie uniknąć, ale wyswobodzić się z tego jego uchwytu? Musiałbyś na siłę rzucić, nie? Na siłę. A jeszcze musisz mi podać, że masz krzepy. 3. Dobra. I na siłę. 7. A więc jednym ruchem praktycznie odbierasz tą jego rękę i wyswobadzasz się i stoicie już naprzeciwko siebie jakby. No. Trzymasz jego rękę. Co robisz? No patrzy się na ciebie, nie? Nie chcę walczyć. Chcę się tylko dowiedzieć, dlaczego mnie śledzisz. Ale ja również się chcę walczyć.
I to, dlaczego chodzi z założenia, że cię śledzę? Bo śledzisz mnie od dobrych kilkunastu minut. Zauważyłem cię koło szpitala psychiatrycznego już. Idę dowiedzieć się o tym, mój kolega należy do was. Mhm. I przyszedłem się po prostu dowiedzieć, no z kościoła się wbitą. I szedłeś tak ukrywając się. Czy to znaczy, że się ukrywam? Trochę tak. Gdybym się ukrywał, to nie wszedłem tutaj chyba do tego kościoła, prawda? No. Jeżeli byś założył, że cię nie widziałem, to tak. Dlatego pytam, czy śledziłeś mnie? Nie miałem powodu cię śledzić. A może, a nawet jeżeli był powód, no to... Widziałem cię u tej, u mojej sąsiadki naprzeciwko. No i dlatego zasugerowałem się tym, no teraz dowiedziałem się, że jesteś tutaj tym... Kim ty jesteś w ogóle? Pastorem. Pastorem? No. Kaplica, mój cała rodzina Forwellów, znaczy dwie siostry Forwellów, Hanna i Abigail, teraz mój kolega też okazuje się, że należy do twojej parafii tutaj. No, zaciekawiło mnie to, zobaczyłem ci, że cię akurat idziesz, no, szedłem za tobą, ale czy cię śledziłem? To nie mogłeś mnie zawołać? Na ulicy? No to nie taktownie, nie? No tak chciałem przyjść do tego kościoła zobaczyć. Chcesz wstąpić do naszego kościoła? Nie wiem jeszcze, no jak będziesz tak, jak traktujesz... To mamy tak bardzo wcześnie mszę, nie wiem, czy się zbierz. Jak traktujesz tak wszystkich swoich wiernych, że... Śledzę ich... podejrzanych w ten sposób. No, że śledzę, traktuję podejrzanych w ten sposób. Podejrzanych o co? Śledziłeś mnie, nie ukrywajmy już. Czyli, czyli sam masz nieczyste sumienie, skoro... Nie, ja mam czyste sumienie. Zastanawiam się po prostu, po co mnie śledzisz. Ale widzę, że jest to związane z Haną. No może po części. Jesteś detektywem? No... Niekoniecznie. Zainteresowała mnie ta sprawa. Prywatnie. Niech ktoś, nikt cię nie wynają, tak? Jeżeli nawet by mnie ktoś wynajął, no to nie jestem zobowiązany ci tego powiedzieć. Oczywiście, tylko wiesz, zastanawiam się właściwie kto. No ale dobra. A i co chcesz wiedzieć? Dlaczego byłem u twojej sąsiadki? Bo należy do naszego kościoła. Teraz już wiem. Wiem, że mój kolega do ciebie tutaj należy. No i zainteresowało mnie to właśnie. Ten kościół, taki bogaty ten kościół. Dużo wkładów jest w nim, widzę, tak. Prezentuje się lepiej niż ten kościół katolicki tam obok nas. Nie? No, muszę przyznać. No zobacz, a na mój wierni nie dają pieniędzy. A skąd masz pieniądze na ten kościół? Podróżuję po świecie. Jestem odkrywcą. Odkrywam rzeczy, sprzedaję. Kościół jest dla wiernych. Nie uważam, by dobrym było płacić za to, że możesz wierzyć w coś? Nie, nie, no teraz odbiegasz od tematu. No, skoro tak ten, no, jeździsz po świecie, a kto w tym czasie odprawia mszę, jak ciebie tutaj nie ma? Moi zastępcy. Jest nas kilku. I wszyscy wyglądają tak jak ty, czy jesteś tylko jedyny egzemplarz taki? Czyli jak? No taki, no, nie szukujmy się, no, troszeczkę się wyróżniasz w tłumie, nie? Trudno cię nie zauważyć. Nawet idąc za tobą, to automatycznie bierzesz to jako śledzenie, no ale jesteś troszeczkę inny. Czy jesteś związany z tym, tą wiarą, coś? Ale co, jakie to ma znaczenie dla twojej sprawy? Nie, to jest ciekawość. No to rzuć sobie krzyżowną gadaninę, no bo na urok osobisty sobie rzuć. Zobaczymy, czy ci się zwierzy, czy nie. Takie tam sześć. O szkolero. No. Jedna piąta, nie wiem, czy wiesz. Dobra, weź wyjdź. Weszło na galowo. Weź wyjdź. Słuchaj, podróżuję po świecie, poznaję różne kultury. Nie muszę chodzić ubrany tak jak wszyscy w Nowym Jorku czy w Ameryce. Poznałem innych ludzi, inne nacje, inne kultury. Chodzę tak, jak mi się podoba. Ja, to jest wyłącznie twoja sprawa, jak ty chodzisz ubrany. Po prostu tylko ci powiedziałem, że jednak się wyróżniasz i trudno cię nie zauważyć nawet w wielkim tłumie. Jednak wyróżniasz się. No, może trochę. No. No, może nie trochę, no wyróżniasz się naprawdę, kompletnie. Ale chyba lepiej być innym niż wszyscy, niż taki sam jak wszyscy.
To już zostawiam tobie. Dobra, więc moja nowa wierna owieczko, czego się chciałeś dowiedzieć i może w końcu zdradzisz mi powód prawdziwy, dla jakiego tutaj przyszedłeś. Chciałem oglądać kościół. Ach. Wiesz, żeby wstąpić do naszego kościoła, to musisz być szczerym. Czy pastor też musi być szczery? Oczywiście, że tak. Dobrze. Przemyślę tą szczerość. I twoją, i swoją. Może się jeszcze spotkamy. Miłego dnia, do widzenia. Do zobaczenia w oknie. I poszedł. A to chuj. Sobie myślę. Dobra, co dalej? No kapnął się, że go śledziłem. Dobra, no. No praktycznie to nie mam gdzie iść, nie? To co robisz? Ty no... Idziesz do domu? Nie, nie idę do domu. No co ja będę w domu robił? Okej. W domu ludzie umierają. Podobno. Hanna może to potwierdzić. To tam na pewno nie Hanna. Na pewno nie Hanna, dokładnie. Nie, wiesz co, zainteresowała mnie ta Lindsay. Lindsay matka, czy Lindsay przyjaciółka? Nie, ta przyjaciółka tej. Dobrze. Tej Hanny. Dobra. Czekaj, tylko żeby ją znaleźć, co ja, jak ją znaleźć? Książka telefoniczna. Myślisz, że będą takie rzeczy? No, są, no, co? Były budki telefoniczne? Były chyba, co? Były. Znaczy, już książki były telefoniczne, sprawdzałam specjalnie. Aha, były. No to dobrze, no to szukam najbliższej budki telefonicznej. Jeżeli nie była biedna, jak mysz kościelna, to miała telefon, to musiała być w książce, nie? Więc szukasz budki. Cholera, nie wiem, czy były budki? Budki pewnie były prędzej niż ludzie mieli w domach, nie? Więc musiały być budki telefoniczne. Przypuszczam, że tak. No dobrze, więc znajdujesz taką budkę niedaleko właśnie szpitala psychiatrycznego. Dobrze, dobrze. I tam leży faktycznie książka, więc szukasz. Tak, otwieram książkę, no i jadę na nazwisko Barnes, no i jadę... Dobra, no to teraz słuchaj, rzuć sobie na szczęście na 1/5. O, nie możesz tak. O. Wszystko mogę. Z Wallu. Jestem złym mistrzem gry. Nie, nie, nie weszło. Nie weszło ci. Nie. W takim razie znajdujesz 4 Lindsay Barnes. Cztery. Jedna mieszka za miastem, kawałek. Jedna mieszka w dzielnicy, która jest położona stąd jakieś 10 km. Dobrze. Za miastem. Jedna mieszka, jakbyś się cofnął do tego kościoła, wschodzącego słońca, to tam parę budynków dalej. No i jedna mieszka gdzieś w centrum. A blisko, musiałem gdzieś tam do okolicy Broadwayu i tak dalej, nie? A jakby wyglądała sytuacja, gdybym próbował zadzwonić do każdej z nich? No dobrze, dzwoni. Dobrze, to... Którą wybierasz? No. Zaczynam od pierwszej. Ty za miastem? No, no muszę ryzykować, nie? No wiesz, no nie mogę... No to żadnym... za takim głównym miastem, to nie to, żeby jej nie było, ale tam mieszka, wiesz, kawałek musi lubić wyjechać jakby, nie? Dzwonię do pierwszej, którą ten. Czyli to jest ta za miastem jakby. No. Słucham. Pani Lindsay? Tak, tak, o co chodzi? Nazywam się... To mówi! Reginald Strong. Halo, tak? Słucham. O, ja się chyba pomyliłem. Przepraszam najmocniej. O co chodzi? Chyba zły numer wykręciłem. Przepraszam najmocniej. Cholera jasna, głupie gówniarze. Dobra. Ta stara nie pasuje mi w żadnym wypadku, także już nawet nie zaczynałem tematu. No dobrze. No pół głucha i zmierzła. Teraz dzwonisz od tej 10 km stąd. Tak, dzwonię następnej. Mhm. No, powtórka z rozrywki. Odbiera mężczyzna. Tak, słucham, Barnes.
Dzień dobry, moje nazwisko jest Strong. Poszukuję pani Lindsay Barnes. Lindsay jest w pracy, a o co chodzi? Czy pańska małżonka jest przyjaciółką pani Hanny Forwell? Tej aktorki? Tak. Proszę pana, takie numery. Do widzenia. Żegnam. Do usłyszenia. Chyba nie. Chyba raczej nie jest jej koleżanką. Dobra. No to dzwonię do trzeciej. Za kościołem. Za kościołem. Dobra. No. Tak, słucham. Pani Lindsay Barnes? Tak. Nazywam się Reginald Strong. Chciałem z panią porozmawiać na temat Hanny, jeżeli byłaby taka możliwość. Hanny? No. Ale ja nie jestem żadnej Hanny. O, to chyba pomyliłem nazwiska. Proszę, proszę mi wybaczyć. Proszę jeszcze raz. Przepraszam mocniej za zakłócenie pani spokoju. Proszę. Do usłyszenia. Do widzenia. Dzwonisz do ostatniej? Dzwonię do ostatniej. Ale tą przed ostatnią sobie zrobiłem sobie haczyk. Dobra. No bo wiesz, nie znam, mogło, wiesz, różnie być, nie? Dzwonię do czwartej. Mhm. Tak, słucham. Pani Lindsay Barnes? Tak. Kto mówi? Nazywam się Reginald Strong. Jestem przyjacielem Hanny Forwell. Tak? Znaczy, no byłem przyjacielem. Przepraszam bardzo, ale nie rozmawiam z dziennikarzami, do widzenia. Proszę panią. Pip, pip, pip. Aha, dobra. Jestem przyjacielem. Co? No nieźle! Dobre! Dobre, dziennikarzu. Pismaku jeden ty. No to w tym wypadku haczyka odkreślam i zaznaczam sobie to. Dobrze. Spisuję sobie, czy po prostu rozglądam się i nikogo nie ma, wyrywam sobie kartkę, żeby mieć adres. Dobrze. Nie ma nikogo? Rzuć sobie na szczęście na połowę. Jeszcze nic nie wyrwałem. Powiedziałeś, wyrywam kartkę, rzucaj na szczęście na połowę. Rozglądam się. Rzucaj na szczęście na połowę, ty panie, rozglądam się po fakcie. Nie, nie weszło wcale. Idzie jakaś babcia o lasce. Panie, co pan robisz? Przecież to ludzie używają. I teraz walisz na unik. O Jezu, bije mnie parasolką. Laską. O Jezu, nie, nie weszło. O Jezus, już obrażenia dostaniesz. O nie. No nie, nie będzie obrażeń. Trzasła ci laską po plecach, żebyś spierdalał stąd, bo po prostu... No to spieprzam naprawdę. Zostałeś lachą. Uciekasz. Jeszcze słyszysz, jak za tobą tam krzyczy, przeklęty łajdak! Niszczy mienie miasta! Dobra. Czyli ta ostatnia Lindsay Barnes, to jest ta, gdzie mieszka w Hollywood, koło Broadway, no. Broadwayu. Hollywood, tak. Hollywood. No to kawałek za miastem. No. Daleko mam do Hollywood? No o, do Hollywood to masz strasznie daleko, ci powiem, przez całą Amerykę. Nie no, na Broadway masz, no niedaleko stąd już jest, nie? Tak? Mhm. Czyli mogę piechotą tam dojść? Możesz. Dobra, no to... Idziesz. Treka maszę i lecę. Dobrze. Cholera, dawno nie byłeś w centrum miasta w ogóle, nie? Sobie uświadamiasz? Masz nawet wrażenie, że jakby trochę się zmieniło. Cholera, ta praca to jednak, wiesz... praca, impreza i tak się nie ruszałeś z tego swojego dystryktu. Praktycznie tak. Patrzysz, że całkiem ładne miasto. No nie, naprawdę w szoku jesteś. Co chwilę jakaś budowa, coś tu się, wiesz, buduje, coś tutaj ten. No, dochodzisz do teatrów, do tej dzielnicy teatrowej, jak to się mówi. Podchodzisz pod wskazany adres. Mieści się między dwoma teatrami ten budynek jakby. Okej. Okay. Masz kilka nazwisk, wśród nich właśnie Barnes. Dzwonię. Mhm. Znaczy to jest taki domofon na dole, czy można wejść do klatki przy drzwiach? Już? Nie no, ty musisz wejść. Nie sądzę, żeby były wtedy domofony. Nie. Więc po prostu nazwiska są podnumerowane przy drzwiach, wiesz. Dobrze.
No tak się kręcę, kręcę. Szukasz po drzwiach. No, ale wszedłem już do klatki. No tak, ale szukasz teraz sobie to drzwi. Aha, i nie, nie ma tych... Etykiety są na drzwiach, przeczytałeś sobie tam, że to jest numer 38, no i teraz po prostu musisz się... No to kieruje się pod numer 38. Więc jest to na drugim piętrze. Dobrze. No, powiem ci, że w ogóle ta... ten budynek to w ogóle o wiele ładniej wygląda niż ten twój na przykład, w którym ty mieszkasz. Widać, że tutaj już jacyś troszeczkę bogatsi ludzie muszą mieszkać. Pewnie aktorzy, no bo między teatrami, wiesz, no to raczej nie aktorzy jakby się tutaj nie lokują w takich miejscach, nie? No i widzisz drzwi. Lindsay Barnes. Dobrze. Teraz ja idę stawić się. A dostawić laską, co? Dobra. Otwiera ci kobieta. Ubrana w czarną sukienkę na ramionczkach i w takie coś, jakby po prostu z przyjęcia jakiegoś wracała. Jest uczesana na taką jakby półmęską fryzurę, wiesz, tutaj z tym takim lokęsem zalizanym. Tak, tak. Ma na sobie szpilki. Wygląda, jak była gotowa do wyjścia, albo dopiero co wróciła po prostu niedawno skądś, może ma gości, nie wiadomo, no. W każdym razie nie wygląda jak osoba, która tak chodzi po domu, nie? Tak, słucham. Pani Lindsay Barnes? Tak. Nazywam się Reginald Strong. Proszę mi, nie jestem żadnym dziennikarzem. Byłem sąsiadem. Wie pan, ilu takich było tutaj już od śmierci Hany? To nie dziennikarz, to detektyw, to jakiś pisarz, który chciał pisać książkę, to malarz, który miał jej oddać obraz. Szanowna pani, jestem tylko po prostu obecnie już bezrobotnym barmanem. O, tego jeszcze nie graliście. Hanna mieszkała naprzeciwko mnie. Naprzeciwko moich okien. To pan ją podglądał. No, można tak nazwać. No, nigdy nie ośmieliłem się do niej podejść, ani ją zagadać. I teraz nagle już jej nie ma i... No ja już panu nie pomogę. Wiem. Wiem. Czy moglibyśmy chwileczkę porozmawiać? Rzuć sobie na urok osobisty, bo może wcale nie będzie chciała z tą chwileczką porozmawiać. Tak! 44! Dobra, cofam to już na 1.28. Nie no, teraz już. Rzucaj na 1.28. Dobra. Dobrze, proszę wejść. Rozstrzegam, mam gościa. Proszę wejść. Prowadzi cię przez przedpokój. Wszędzie obrazy, wiszą jej obrazy. Zdjęcia, obrazy, takie wiesz, jakby gdzieś grała może czy coś. Na jednym jest z takim mikrofonem, więc... Może śpiewa, nie wiesz? Prowadzi cię do salonu, który jest urządzony bardzo nowocześnie, jak na te lata. Ma bardzo niedużą ilość mebli, jakichś takich, wiesz, bibelotów na tym. Jest bardzo taki designerski, jakby to powiedzieć. Stoi komoda, na której stoi telewizor. Telewizor był już wtedy? Nie wiem. Nie, kina były, przepraszam, bo telewizorów nie było. Poczekaj, przypomnę sobie, czy oglądałem już w tamtych czasach telewizor. Nie, raczej nie. To kina były dopiero, nie? Telewizor chyba ten. No dobra, w każdym razie stoi radio, wiesz, wszystko jest ten, wszędzie są te obrazy, jakieś rośliny stoją. Dziwna kanapa, taka wiesz, nie w waszym stylu jakby tylko. Czarna skórzana? Tak, z Brothers. Na kanapie siedzi grubawy mężczyzna w rozpiętej białej koszuli, taki z cygarem w ryju, przypocony, czerwone polasy. Wygląda trochę jak taki... Nie wiem, jak się powiedzieć. Jak taki kurwa Harvey Weinstein, ten taki wiesz. Okej. Okay. Taki, no. Niemiły typ, od razu widać, że taki kurwa świński jest. Seksista jakiś, wiesz, z boku. Znaczy, tak go oceniasz po prostu, nie? Nic z nim elegancji nie ma, raczej takie kurwa chamstwo bez czym. Czy przychodzi mi przez myśl, czy to czasem nie jest kurde menadżer? Proszę wejść. Sadza cię. Pokazuję ci miejsce przy takim małym stoliczku. No to ja... I przedstawię ci... Właśnie chciałem... Poczekaj. Przepraszam najmocniej. Pan Vernon Blake, mój menadżer. To jest pan Strong, tak? Tak, dokładnie. Reginald Strong. Przyjaciel Hany. Słucham. Co pana sprowadza? To ja może już pójdę.
Zobaczymy się wieczorem. Pamiętaj, co ci mówiłem. Pamiętaj. Nie możesz robić w ten sposób. Mamy kontrakty. Uspokój się, dziewczyno. To nie są czasy żadnej rewolucji. Panie Blake, przepraszam mocniej, że też... Ale z panem też się chciałem spotkać. Słyszałem... Ze mną? Z moich... Moje sąsiadki stwierdziły, że groził pan Hanie kiedyś. Ja? Hanie? Puściliście się na ulicy? Dosyć głośno? Chodziło o jakieś pieniądze? No tak, ale... To są nasze biznesowe sprawy, to... No to jeżeli biznesowe sprawy, to nie robi się tego na ulicy, prawda? Żeby, że cały blok wszystko... Nigdy w życiu nie kłóciłem się z Haną na żadnej ulicy. No ale cała ulica słyszała jednak pana... Ale co mi obchodzi, co ludzie słyszą? Ludzie słyszą dużo, jeszcze więcej gadają. Nie mam czasu, przepraszam bardzo, muszę iść do teatru. Bierze marynarkę, całuje ją w policzek, ona jego też, jak wiesz, tego i... Pamiętaj, co ci mówiłem, pamiętaj, nie przesadzaj po prostu. I wychodzi, trzaska drzwiami, nie? Proszę wybaczyć, ale... Wernon już taki jest. Panie Lindze, ja jeszcze raz przepraszam emocje. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Po prostu... Bardzo wstrząsnęła mną śmierć Hany. Zwłaszcza, że tak wspaniała kobieta i nagle podobno umarła śmiercią naturalną. No nie podobno, tylko umarła śmiercią naturalną. Ale wie pani, że nie zdążono zrobić ani obdukcji zwłok, ani... ani nic, przyjaciele. Czytałem gazety, mam gazety co rano, także... Panie Lindsay, proszę się na mnie gniewać, ja naprawdę... Chciałbym się czegoś dowiedzieć, no bo jednak... Nie muszę pani mówić, wie pani, co się stało 4.4.1903 roku, prawda? Podobna sytuacja. Matka Hany jednak zniknęła również. No to może być tylko i wyłącznie dwie okoliczności, no bo... Co innego. Jeżeli wierzy pan w tę teorię o jakimś mordercy, który czekał ile 18 lat, żeby ponownie zaatakować w tej samej rodzinie i porwać zwłoki, no to musi być pan szalony. Pani Barnes, ja chciałbym się troszeczkę dowiedzieć prawdy. Może ja nie mam żadnej... teorii spiskowej. Po prostu pozbierały się fakty, które mi się nie podobają. Co twierdzi pan, że ktoś ją zamordował? Ciała nie ma, prawda? No nie ma. Wie pani, że są trucizny różnego rodzaju, takie rzeczy, które można komuś wstrzyknąć i ktoś wygląda jak martwy, żeby go po iluś godzinach znowu ożywić? Ożywić znowu? Oczywiście. I co pan... Chyba nie myśli pan, że ona i jej matka żyją sobie gdzieś teraz radośnie we dwie. Panie Strong, ja myślę, że ta miłość do Hany to panu naprawdę teraz krzywdę zrobiła jakąś. No to jest niepoważne. To może to jest. Jeżeli miałbym ustalić, co mógłby ją zabić, to może i bym miała takie typy, ale nie wierzę w to po prostu, no. Po prostu nie wierzę. Miała wrogów? No, znała ją pani najlepiej, prawda? Wrogów. Może nie wrogów, ale no... Groził jej ktoś? No. Jedna z aktorek, ale... Też nie sądzę, by to może była ona, bo jednak sprawa się wyjaśniła bardzo szybko. Jakiś czas temu, przed podróżą Hany do Europy, jedna aktorka ubiegała się o jej rolę. No i Vernon nie zgodził się. Z reżyserem załatwił, że jednak Hana dostała tą rolę. No i tamta była wściekła. Groziła jej oczywiście i tak dalej, no ale później wyszło to, że Hana jedzie na te wykopaliska do Europy. No i ta rola się po prostu zwolniła. No dziewczyna dostała tą rolę, koniec końców, więc... Na jakie wykopaliska jeździła ten, no? No na to, wie pan, bawiła się w to odkrywanie jakichś starożytnych pierdółek. Nie wiem, po co jej to było.
Opowiadała pani może o tych znaleziskach, o co tam było? Tak, ale to nic ciekawego, co by pana zainteresowało. Raczej masa takich, wie pan, no, podniecania się jakimś kawałkiem starej kości znalezionej gdzieś, no. No, wie pan, dla mnie jest to porównywalne z grzebaniem w śmietniku i cieszeniem się, że znalazło się puszkę. No, dla mnie nie jest to fascynujące, ani ekscytujące, tym bardziej. Czy jeździła z Emmetem? Razem odkrywali tam jakieś te swoje pierdoły i bardzo cieszyło ich to, może tak. Proponowała mi, bym pojechała, ale ja... Nie, ja nie nadaję się do takiej pracy. A orientuje się pani, gdzie ona przetrzymywała te swoje znaleziska, te swoje rzeczy, które znalazła? A nie, to oni to wszystko na kości upakowali. On wszystko praktycznie sprzedaje, co znajdzie i z tego utrzymuje kościół. I ona była na tych wycieczkach z tym całym tym... Mhm. Nie wiem na co to komu. Taplanie się w starych kościach, w starych garnkach, w ziemi, w piachu. To niezbyt eleganckie. Raczej nie przystoi aktorce i... A gdzie mieli tą ostatnią wyprawę? No, oni chyba w Hiszpanii byli na początku. Później Afryka chyba, jeśli nie mylę. Ostatnio w Afryce byli? Nie, oni, to była jedna podróż. Najpierw na początku byli w Hiszpanii, a później w albo na odwrót. Nie wiem. Jakieś kamienie znajdowali tym razem. Fascynujące, prawda? Znaleźć kamień. Też mogę wyjść i znaleźć kamień i jakoś... Nie sprawia mi to radości. Tracić pieniądze, czas. No nic, no. Pan prowadzi śledztwo? Nie śledztwo. Tak po prostu zainspirowała mnie pewna sprawa i chciałem się może troszeczkę dowiedzieć, no ale jednak nie spisane mi wiadomości. No nic, jeszcze raz. Proszę pogadać z Leirą, jeżeli chce pan być pewien. Dostałem próbę w teatrze, widziałam ją przed chwilą. A jak godność tej Leili? Są bardzo, jakby to powiedzieć, a no przekona się pan sam. Nic, jeszcze raz uszanowanie, miłego dnia, jeszcze raz dziękuję za udzielenie mi paru informacji, dziękuję ślicznie, życzę miłego dnia, do widzenia. Do widzenia. Wychodzisz z jej domu. I praktycznie stoisz w tym teatrze, nie? Tym, gdzie Hanna też grała, to Teatr Hudson chyba się nazywał. Jeśli nie mylę, tak, Teatr Hudson. Faktycznie widzisz na rozpisach sztuk, tych przedstawień, dużymi czerwonymi literami Leila Stone. Widzisz też skasowane przedstawienie Nemesis, w którym grała Hanna. Hanna. I jest właśnie zastąpione tym teraz jakimś nowym. I tak stoisz. Czyli ja mogę wejść do tego teatru, czy on jest zamknięty raczej? Nie, no możesz wejść, no wiesz, aktorzy się kręcą i tak dalej, tu... No to wbijam się tam. Stajesz w takim holu, gdzie są kasy biletowe. Jest duże wejście gdzieś dalej prowadzi. To nie za bardzo widzisz, bo jest uchylone tylko, nie? Dobrze. Ale są podwójne drzwi. Tak. Przeciskał się między tymi drzwiami, także... Halo, halo! Biegnie do ciebie facet ubrany w taki, wiesz, teatralny pan od biletów. Co pan szuka? Tu nie ma teraz przedstawienia. Ja do pani Leili. Do pani Leili. A był pan umówiony? To pani Leila ma teraz próbę. Ja właśnie mam poczekać, ja skończę próbę, bo chciała ze mną porozmawiać. Rzuć sobie na szczęście, rzuć sobie na urok osobisty. Albo na gadaninę se rzuć, o! Rzuć sobie na gadaninę. 3. Oh. Ha! 1/7. Sukces! I to jaki? Ekstremalny. Na pewno był pan umówiony? No ależ oczywiście, no jakby pan, jak pan myśli, no przecież nie wpychałbym się nikomu na próbę tutaj, no. Pani stąd oczekuje mnie. To przepraszam bardzo. Ale
Przeprosił cię jeszcze. Wykonuje pan tylko poszedł. Swoją, wykonuje pan tylko swoją pracę. No i miłego dnia. Wchodzisz. Wchodzę. Wchodzisz do takiego korytarza, gdzie są. Gdzie jest droga się jakby rozpłaszcza się, rozgałęzia się na dwie strony i jeszcze są schody w górę. Tutaj są toalety gdzieś po bokach, a tu masz właśnie dwa jakby do dwóch sali może wejścia czy coś. Masz dwa korytarze i jeszcze schody po środku na górę prowadzą. Nasłuchuję. Mhm. Gdzie są jakieś głosy, próby? To nasłuchuj. 23. Żeś nas słuchał. Wyszło mi. No dobrze, no to słyszysz, że po lewej stronie trwają jakieś próby. No to wbijam się na lewą stronę. Wchodzisz do sali, tu jest dość ciemno, tylko scena jest jakby podświetlana. Tak. Na scenie stoi aktorka, stoi Vernon. Stoi jeszcze jakiś jeden mężczyzna w meloniku. Ci dwaj mężczyźni kłócą się ze sobą. A ona tam lamentuje jakby też między nimi, nie? Słyszysz coś, że koniec tego... Hana nie żyje! A ona nie dostanie tej roli. Nie kolejny raz, nie pozwolę na to. Ten Vernon krzyczy, nie? A ona mówi, że jej się należy jakby i tak nie mają innej aktorki i tak dalej. No będzie walczyć tą rolę po prostu, nie? No idziesz. Podchodzisz. Znaczy nie podchodzę, no po prostu sobie tak wiesz... Dalej nasłuchujesz? Siadał sobie na krzesełku, jestem wiesz, praktycznie w cieniu. No to jest... nasłuchuj jeszcze raz. Jeszcze muszę nasłuchiwać? To przecież już wyszło mi pięknie. Nasłuchałeś, tylko że próba jest. Nasłuchuj jeszcze raz. Nie wyjdzie mi drugi raz. No to... Serio? Weszło. No ona tam krzyczy na niej, nie? Że ona chce tą rolę i po prostu ona ją dostanie. Vernon nie jest ani reżyserem, ani nikim tej sztuki, więc co najwyżej może sobie pokrzyczeć jak zwykle na wszystkich. Czyli ona ma go trochę w dupie. No ma go w dupie, bo to nie jest jej menadżer. Ten jej menadżer to jest jakby ten drugi facet, nie? Dobrze. No. No czekam jeszcze moment. Odczekałeś jakieś 10-15 minut tej kłótni i w końcu Vernon się wkurwił. Widzisz, że zrzucił gościowi melonik z głowy i wychodzi, nie? Okej. Okay. I wychodzi do drzwi. Nawet ci nie zauważył w tym cieniu, siedzisz, wyszedł, nie? Potem podniósł ten melonik, otarł sobie czoło, wiesz, chusteczką, wkurwiony. Popatrzył się na nim, coś pokręcił, machnął ręką i poszedł gdzieś za kulisy, nie? Poszedł za ona kulisy. Stoi, wychodzi dwóch aktorów. Coś tam zaczynają rozmawiać, to jakby wiesz. No, to teraz ruszam do przodu. Ruszasz. No to ruszaj. Pani Stone? Tak, o co chodzi? Pani Stone, proszę wybaczyć, wiem, że jest Pani bardzo zajętą osobą. Chciałem z Panią 20 sekund porozmawiać, jeżeli chciałaby taka możliwość. Kim Pan jest? Nazywam się Reginald Strong. Nic mi to nie mówi? Jestem po części byłym znajomym od Hanny Forwen. No to nie jesteśmy przyjaciółmi, żegnam. Ona się odwraca. Pani Stone, bardzo Panią proszę. Dosłownie 2 minuty rozmowy. Nie mam Pani nic do powiedzenia. Jednak to Pani groziła jej śmiercią. Ach, czyli twierdzi Pan, że to ja ją zabiłam? Nie, nic nie twierdzę. Chciałem z Panią porozmawiać. Z tego co wiem, umarła śmiercią naturalną, więc nie rozumiem, o co chodzi. Tak, no ale można upozorować śmierć. Nie zdążono sprawdzić, nie zdążono zbadać ciała. Daj mi swoją kartę na chwilę, muszę coś sprawdzić. Nie. Bo to już będzie, no daj, daj. Bo to już, kochany... Co, zastraszanie? Nie. To już będzie lekkie zastraszanie. Rzucasz na zastraszanie, masz 15%. Ale ja nie zastraszyłem. Ale zastraszyłeś ją, kurde, ja nie. Nie bawię się z tobą. No ja bym się zastraszyła, jakbyś mi tak wyjechał, nie? 15%. Czemu znowu coś innego? No nie, nie masz nic innego. Gadamina nie? Nie. Też nie. I prowadzenie pojazdów też nie. Nie? A nie maszyn ciężkich? Dobra, zastraszanie.
Nie weszło. Nie. Jest pan bezczelny, proszę odejść. Nie będę z panem rozmawiała. I ona odchodzi. Podchodzi do ciebie jakiś aktor? Jakiś problem, kolego? Nie tym tonem. Nie tym tonem, koleżko. Opuść ten teatr, bo wezmę policję. Nie będziesz zastraszał pani Lady. Kim ty, człowieku, jesteś? Ale widzisz, Krzysiek, że on jest jednak... To jest aktor! Jason Momoa lat 20 po prostu! Mameja? Mameja. Dobra, gościu, uspokój się, już idę. Spokojnie, nie podniecaj się. Patrzcie za tobą, czy wychodzisz. No i wychodzę, no i idę. No i wychodzisz. Takie zadanie, w ogóle nie potrzebuję siadł do tej stonki, nie? No ale dobra. To co robisz? Ty, skoro ta Leila cała jest w teatrze, może ona gdzieś mieszka w pobliżu? Może mieszka w pobliżu. Czyli musiałbym znowu poszukać książki telefonicznej, co? Nie tak. Bo tam koło teatru na pewno jakieś wiedzy. No tak, pełno tego, telefonów, nie? Co? Dobra, wbijam się do budki telefonicznej. Dobrze. I szukam Leila Stone. No, ona nie ma. Rzucaj jedynie. Na szczęście. 10. O kurde. No to wiesz, masz takie szczęście, że jest tylko jedna Leila Stone. Dobra. I właściwie to mieszka w tym budynku, w którym mieszka ta pani Barnes. Czyli właściwie tu. Czyli praktycznie jestem zaraz obok. Dobra, pani Barnes. Ale teraz z drugiej strony się zastanawiam, to jakbym się, jak się wbić na tej jej mieszkanie, cholera? No nie wiem. Nie mam żadnych wytrychów, nie mam żadnych zdolności zręczne palce, nic takiego. Nie mam noża, żeby zamkiem coś tego... Ale masz siłę, nie? Można rozjebać drzwi w sumie, nie? Jakbyś już tak bardzo chciał. Dobra. No to zapytam do tego bloku jeszcze raz. Dobrze. Ona mieszka na samej górze. Jest to jedyne mieszkanie w tym budynku na samej górze. Czyli taki praktycznie już apartment. Taki... Apartment trwany. Apartment. Tak. Dobra, dobra, to... No to rzucaj na połowę siły. No nawet na słup... Aha, no tak, no przepraszam. Czy nikogo gdzieś... Podzielałam się, żebyś drzwi wyważał. No tak. No to rzucaj na słuchiwanie. Jej, już świeczka nam zgasła. Nie weszło mi, cholera. Oj, tu dużo dźwięków słyszysz z całej kamienicy, wiesz. Tu gdzieś gramofon gra na dole, tutaj coś, ty to nie jesteś w stanie obczaić, czy ktoś jest w tym mieszkaniu, czy nie. Ale pukam. Cisza. Ponawiam pukanie. Cisza. Łapię za klamkę. Zamknięte? Zamknięte. Dobrze, no to... Tu muzyka, tu to, tu tego, no to co, łapię tak za klamkę, no i tak wiesz... Próbuję wyważyć te drzwi. Czy to jakieś stabilne, potężne drzwi? Tak, tytonowe. Nie, no to są zwykłe drzwi, człowieku, mamy rok 1920. Rzuć sobie na połowę siły, ile masz tej siły? Siły mam 65. 62 mi wyszło, połowa nie. O nie. No to... Pukłeś i tak coś tam się poluzowało po prostu, nie? Okej. Okay. Jeszcze raz musisz próbować, nie? No, próbuję. Chyba, że chcesz, wiesz, walka wręcz z bijatyka i z karata im przywalić. Nie, no jak z karata, nie mam. Jackie Chana trzaśnij. Teraz mi weszło 13. Na połowę. I 1/5. No więc te drugie puknięcie to już było takie, że wleciałeś praktycznie do mieszkania. Dobrze. No i stoisz w korytarzu jakby. No zamykam za sobą drzwi. No i zaczynam obczajać tą chałupkę. Dobrze. Chałupa też jest urządzona nowocześnie. Też bardzo minimalistycznie. Leżą węże boa, te takie szare, wiesz, aktorskie takie. Masa ciuchów w ogóle. Nie no, ciuchy mnie nie interesują. No bardziej... Chodzi o to, że jest tutaj nieporządek. Tak, a bałagan. Taki dość, no bałagan.
Nie to, co w mieszkaniu u pani Burns. Gdzie wszystko było po prostu, wiesz, złuchnięte, nie? No, zaczyna przeszukiwanie, nie? No. Próbuj, znaczy przeszukiwanie, no w tym sensie... No to walisz te przeszukiwanie. Ojej, ja nie mam, mam przeszukiwanie, nie mam, nie? W ogóle tu jest przeszukiwanie w tym, czy w tych overlaru jest? Jest przeszukiwanie chyba, co? Perswazja, pierwsza pomoc, plotkowanie, pływanie, prawo, prowadzenie samochodu, psychoanaliza, psychologia. Nie ma przeszukiwania. To jest postrzegawczość. Spostrzegawczość. Właśnie, no. Dobrze. Dobra, dobra. 62. Weszło mi. Mam 75 spostrzegawczość. Dobrze. W dużym pokoju nie znajdujesz nic, co by cię mogło zainteresować. Nic tutaj nie ma jakby ciekawego. Są z dużego pokoju jeszcze jedne drzwi, które są uchylone i tak w lukę, że to jakaś sypialnia, bo widzisz, łóżko stoi. No i to na razie tyle, nie? Co widzisz? Nic nie znalazłeś w dużym pokoju. Ciekawego. Jakieś biurko, jakiś kredens, jakaś szafa? No tutaj nie. Tutaj no to, inaczej no to tak... po innych pomieszczeniach, nie? No to dobrze, no to na razie widzisz tylko te pomieszczenia jakby do tej sypialni, nie? Są drzwi. No do sypialni wpadam. Dobra. Rzuć sobie nasłuchiwanie. 8. I spostrzegawczość. 14. W sypialni na łóżku leży coś, co wygląda jak pieluchy tetrowe. Poprane, ułożone w taką kubkę. Widzisz też kołyskę. Pustą. Niedużą. Słyszysz jakby z korytarza, z którego przyszedłeś, takie... taki jakiś dziwny dźwięk. O kurwa. Bojam się? Nie wiem, czy się bojasz. Ale to jest taki dźwięk, taki... Co za dźwięk? No taki... No... Ktoś coś je? Jeżeli ktoś coś je, to robi to naprawdę w jakiś cholernie obrzydliwy sposób, nie? Po prostu prawie jak świnia, wiesz, bez żadnego sen. Ty no, kurde, powiem ci, że wyciągam pistolet. Okej. Okay. Wyciągam pistolet. Dobrze. Odbezpieczam. Wychodzisz przez duży pokój no, na korytarz. I czając się... Tak jak wyszedłeś z dużego pokoju na ten korytarz, naprzeciwko wejścia do mieszkania, po twojej lewej stronie są jeszcze jedne drzwi, są zamknięte. Znaczy w sensie, nie wiem czy na klamkę, czy na klucz, one są po prostu zamknięte. Nie są ani uchylone, ani nic, nie? I teraz ten dźwięk słyszysz dosyć wyraźniej. Nie rób tak, bo się boję. Przepraszam! Bo budę spać. To idź, rzuć sobie na spanko. I to ewidentnie z tego pomieszczenia to jest. Tak. Łapię za klamkę. Zamknięte. Na klucz? No chyba tak. Zamknięte na klucz. Jak złapałeś za klamkę, to coś ucichło na chwilę. A później znowu zacząłeś słyszeć ten sam dźwięk. Pukam. Coś pukło w drzwi. Też puknęło. Mhm. Odpuknęło mi to coś. No można tak powiedzieć. To pukam, puk. Jebło znowu o drzwi raz. A raz tylko. Mhm. Nie wiem, jak tam wyłamywać drzwi, już cholera. Co robisz? To... Chciałbym to zobaczyć, co to jest. Czyli tam są jakieś balkony, cośkolwiek, gdzie... Są okna. No to czy jak są kaskadę, kurde... W dużym pokoju jest balkon, taki wiesz, balkonik. Czy jakiś taki przechodni, że do wszystkich pomieszczeń? Nie wiem, musisz iść zobaczyć. Dobrze, to idę na ten balkon. Tak?
próbuję sobie wzrokowo wyobrazić to mieszkanie, jeżeli pójdę do tego pomieszczenia. Przychodząc ten, ewentualnie, no dobra, najpierw idę na balkon. Idę na balkon. Widzisz część miasta z balkonu. Piękny widok. Zatrzymujesz się na chwilę. Pomyślałeś sobie o całej przeszłości. Chyba żartujesz. Wchodzisz na balkon i faktycznie z balkonu jest jakby do drugiego pomieszczenia okno, ale jest zamknięte. Dobrze. Jest zasłonięte taką zasłonką, taką przezroczystą, jakbyś, nie wiem, jak bardzo cienka firanka taka, nie? Takie coś, jak my tutaj mamy takie, wiesz. Dobrze, ale czyli takie coś przezroczyste, że jednak zauważę, co jest w środku. Jakbyś się tak ten, no to może byś coś zauważył, nie? Dobra, to idę pod te okno, no i tak przystawiam japę, żeby, wiesz, zobaczyć coś w środku. PUM! Nagle wali ci coś w te okno po prostu i widzisz taką masę, kulkę, która się przyczepiła do okna jak glonojad. Siedmioma łapkami, czy tam nóżkami, trzyma się tego okna, jest przyczepione i takie jakby ssało szybę po prostu, patrzy się na tobą, na ciebie kilkunastoma parami oczu, a jego pysk, który jest przyczepiony do tego okna, ma setki zębów w okrągłych, znaczy w okrągłej paszczy jakby. Rzucasz sobie test poczytalności. No i zmianę majtek, kurwa. No, poczytalność. 10 weszło mi. Dobra, czyli tracisz tylko jeden punkcik. Ale przy okazji rzucasz sobie na zręczność. Tak, weszło. 52. Bożeś odskoczył do tyłu i prawie wypadłeś za barierkę balkonu. Stojąc tak, spojrzałeś się tylko w dół i wiesz, że na pewno byś nie przeżył tego upadku. Chyba raczej nie. To dalej się przyczepiło do szyby i patrzy na ciebie. Widzisz to teraz naprzeciwko ciebie. Siedem łap ma i pełno oczów na całej głowie, na tak? Na całej głowie tutaj ma ileś oczu, bardzo dużo. I tam okrągły pysk, którym jest przyczepiony do okna jak taki glonojad, nie? No, no. To oczy tak zerkają na ciebie, wiesz. Z różnych perspektyw, kurde, jak oko szalonookiego Moody'ego w Harry Potterze. Czyli Deacon miał rację, mówiąc o czymś takim, co zamordowało kobietę. To nie wygląda jak człowiek, nie? To wygląda jak jakaś masa. Co robisz? Idę do domu zmienić spodnie. Idę zmienić majtki, przebrać. Nie no, wypierdzielam stamtąd, nie? Całkowicie z tego domu. No, no już widziałem wystarczająco na dzisiejszy dzień, nie? Nie idziesz odwiedzić ludzika do pokoju? Nie, raczej nie idę ludzika powiedzieć, nie idę mu powiedzieć hi. Więc wybiegasz z tego mieszkania? Tak. Na dół. Poczułeś po prostu największe szczęście, że wylazłeś stamtąd. Widzisz ulicę, jeżdżą samochody, chodzą ludzie. Poczułeś się totalnie bezpiecznie. Od razu, wow, zeszło z ciebie wszystko. Trochę się jeszcze trzęsiesz, bo jednak, no, słuchaj, to już nie było normalne, co zobaczyłeś. Takie coś jest, jednak wiesz, to już nie są wężowe oczy. To jednak byłeś pewny tego, co widziałeś, nie? To przecież to żyło, nie? Mhm. Nie była kukiełka żadna, laleczka, bo wiesz, głos oddawał, słyszałem w środku, że głosy wydawało tutaj, nagle skoczyło na mnie praktycznie do szyby. I na tym sobie zakończymy dzisiaj. Dziękuję panu za sesję. Była bardzo zabawna. Podobało się mi. Dziękuję. Szkoda, że nie wlazłeś. Mógłbyś walczyć z potworkiem. Ale już. No nic, dziękujemy za waszą obecność. Zapraszamy w ogóle do śledzenia nas na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, jeżeli macie taką potrzebę. No i oczywiście do subskrybowania kanału na YouTubie. Ciao, ciao, robaczki. Narka.